Szanowni Państwo, jesteśmy na Pogórzu Izerskim, w miejscu, gdzie firma prowadzi rekultywację powyrobiska. Rekultywacja, owszem, tylko że ta rekultywacja ma polegać na sprowadzeniu do Polski szkodliwych, niebezpiecznych odpadów z Niemiec w ilości 40 500 ton. 40 500 ton odpadów, które będą w postaci pyłów, gazów odlotowych. I jeżeli widzimy to miejsce, piękne miejsce na Dolnym Śląsku, na Pogórzu Izerskim, które powinno podlegać ochronie. To jest miejsce życia nas i przyszłych pokoleń. Tymczasem chcemy tutaj, w tym miejscu, sprowadzić odpady, które na zawsze będą zalegały w tej ziemi. Które nie będą przetwarzane, bo to przetwarzanie ma polegać tylko i wyłącznie na składowaniu. Dlatego nie zgadzamy się z tą decyzją Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Nie zgadzamy się na to, aby Polska była wysypiskiem śmieci dla krajów, w których takich odpadów składować nie wolno. Mieszkańcy gminy Mirsk i wszyscy ludzie, którym leży na sercu ekologia, jutro planują protest w Mirsku w godzinach od 9 do 12. Zapraszam na ten protest, bo chcemy wszyscy razem powiedzieć stop gromadzeniu wysypisków z Europy, gromadzeniu odpadów, które są odpadami szkodliwymi i które będą w tej ziemi zalegały przez tysiące lat. Mamy szansę zatrzymać ten import odpadów. Bądźmy razem.